Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z The Witcher. Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, atakuje was... co jest? Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje. Atakuje was na... Was? Nas! Nas wszystkich, co tu siedzicie i mnie, bo ja steruję postacią, tak? Atakuje mnie właśnie Enriaga, nas też. I trzeba ją na pewno zamłócić. Mamy... jakieś ulepszenia do obrażeń, to jest raz. A dwa, ulepszenia do ochrony, z tego co widzę. Jest zęby Enriagi, są świetnie. Zebraliśmy wszystko co możliwe. I teraz tak, słuchajcie, moi drodzy. Chciałbym te Enriagi ciapnąć wreszcie, żeby zdobyć te mieczydło świetne. Enriaga gwardzista. Au, 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 au. Boli, boli, nie gryź. Dobra, jedna Enriaga jest położona, jeszcze ta druga. Ta będzie strzelać? Tam chyba jakiegoś innego przeciwnika dorwała, z tego co widzę. Chyba tak, coś tu się z nią bije. Najpewniej Nekery po prostu gdzieś wyleciały i... speaking about the wolf, nie? Już? That was fucking quick. Ale nadal jeszcze mi się coś... Ała, świeci, kurde mać! Gwardzista! Zgiń, przepadnij! Słodki panie, ile tu ich jest! Wszystkiego! Enriaga, wojownik! O nie, wojownicy są chyba najsilniejsi z tych Enriag wszystkich. Jezu, ile ona potrafi przyjąć na siebie. Ja już wiem, dlaczego tyle ich tu jest, przecież tu jest ich gniazdo. Wszystko jasne. Dobra, tutaj rzeczy od Nekerów. Patrzę, nie świeci mi się medalion, więc raczej żadnego zagrożenia nie ma. Dobra, weźmy szybko z żuchwa Enriagi. I tak, czy my jesteśmy teraz gotowi na walkę z ostateczną Enriag? Patrzę, że strasznie mam prześwietloną kamerkę. Czekajcie chwilę, muszę to poprawić. Mimo tego, że mam zasłonięte, podwójnie mam zasłonięte okno green screenem i roletami, to nic to nie daje. Znaczy daje, ale za mało. O wiele za mało niż powinno dawać. Dobra, mamy miejsce mocy. Jeszcze jedno miejsce mocy takie ofensywne. Świetnie. To w sumie przy okazji, czemu nie, rozwalimy sobie ten kokon. Czy coś jeszcze jest? Tutaj chyba nie. Ja mogę coś podnieść? A! Neker! Ja naprawdę rozwalam... To są jakieś jaja chyba Enriag, nie? Czy coś takiego. A bronią tego Nekery, tak to wygląda. No dobra, jeszcze tutaj mamy do rozwalenia. Teraz tak. To już, czy to jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Nie, to jeszcze nie jest to. Ale słuchajcie, ja zapiszę teraz grę. Bo to co się stanie, jak rozwalę ten ostatni kokon... Za stary na to jestem. Może przerosnąć nasze najśmielsze oczekiwania. O właśnie! O właśnie! Widzicie co to jest? Jezu, jakie to jest brzydkie! O mój kurde Boże, jakie to jest brzydkie! Raczej Irden na to nie zadziała, więc po prostu trzeba będzie walić hardem. Doskakiwać. Widzicie jakie to obrażenia zadaje? Ajajaj! Powinienem jaskółę wcześniej walnąć. Dobra. I odwrót, bo będzie to oczywiście nas goni, nie? Mamy jakieś tam przynajmniej regenerację zdrowia dzięki temu miejscu mocy. Au, 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 au. Dobra, dwa strzały i ucieczka. Boże, kochany, ledwo abym został zatruty. No, nie było i nie jest miłosiernie. No teraz postrzelę po prostu do... Zginę. Powinienem wcześniej to jaskółkę chlipnąć. Ta regeneracja coś w ogóle daje? No coś daje, ale nie powiedziałbym, że to dużo. To mi chyba zwiększa obrażenia i ochronę. I życie. Regeneracja życia jeszcze przez 3 minuty. Czy ja następny atak tej Enriagi przeżyję? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Spróbujemy. Ej, no halo! Ardem dostałaś, łeś, łoś. Czy ja właśnie...
Ona plunęła na mnie trucizną i nic mi się nie stało. Interesujące. Dobra, coś jej oberwałem, nie jestem pewien co. Ona się zablokowała na gałęzi. Jezu, cóż za emocje! Nie to miałeś zrobić, Geralt! Jezu, kochany człowieku, znaczy mutancie, znaczy istoto rozumna. Fajnie, że mam regenerację zdrowia, tylko trochę dupa, bo nic tu na mnie jeszcze nie poluje, nie. Tylko muszę to królową zabić. Weź i ją zabij. Dobra, jest. Kurde, ta regeneracja zdrowia naprawdę nie jest fajna. Jest cholernie powolna i teraz jak ja jeszcze jednego strzała dostanę, to zginę. Szybciej! To jest kwestia taka, czy jeśli ta regeneracja mi nie wskoczy, no coś tam się regeneruje. Wyłączyła się walka, włączyła się walka. Czyli poza walką regeneruje mi się szybciej? Teraz zobaczymy. Trochę noobski sposób na pokonanie tej królowej, ale musimy jakoś iść do przodu, a to chyba jest jedyny taki logiczny sposób na to, żeby do przodu iść z tym Wiedźminem. Czekam, aż to się odmnowi gdzieś do połowy, bo wystarczy jeden strzał i ja już mam połówkę życia, także musimy trochę poczekać, aż to się zregeneruje. Dobra, wyciągamy mieczydło, jedziemy z powrotem. No boję się, kudę. Ale bo, a może inaczej zrobimy, bo ja mam jeszcze chyba jakieś różne trofeum z Enriagi. Super, że mam. Potrzask, pożoga, podpalenie. No trochę nie bardzo. Kartacz. Odłamkami, samum. No dobra, pod ręką. Naprawdę? Czy ty widzisz, z czym ja tutaj mam do czynienia? Naprawdę chcesz się ze mną tłuc? Jesiotrze debilny. Jezu, patrzcie jakiego ja strzała dostałem ostrego. Ta królowa się zrespiła, czy mi się wydaje? Boże, jeszcze te nekery. Nie wiem, czy nie prościej byłoby najpierw te nekery położyć. Już jakie to jest wielkie. Ale nie wiem, czy to ten neker aż tak mnie uszkodził, czy jak? Ona chyba się trochę zregenerowała, mam wrażenie. Dobra, musimy mieć w miarę prosty teren. W miarę prosty teren, żeby ta królowa dostała ardem, bo jak jest taki zakrzywiony, to ten ard po prostu nie trafia w cel. Chodź tu, żydulo. Oj, średnio to zadziałało. Ja pierdaczę. No, zdycham, czy jeszcze nie? Dobra, bohatersko. Ardem. Ja jej chyba nie zabiję, mam wrażenie. Ona za dużo mi sieka po prostu obrażeń. Za dużo mi bije, żebym był w stanie coś zrobić. Regeneracja właśnie mi uciekła. Czekam, poczekam. O, teraz. Niemożliwe. Shit. Ale przecież już nie mam żadnej walki. Niemożliwe w tym miejscu. Dobra. Nie można użyć? Przecież to jest petarda, nie mogę petard używać? Ledwo. Jeszcze kuźwa neker. Jakby mi nie było wystarczająco interesująco w życiu, nie? Aj, 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 aj. Zawsze ten ostatni atak, gdzie Geralt jest wytrącony z równowagi, jest bolesny. Nie można tego użyć. Kurde, te petardy są totalnie bezużyteczne w tej chwili. Na moim poziomie rozwoju. Może jakąś osełkę do miecza? Wiem, że trochę późno na to, ale trochę dupa by była, jakbym teraz to spieprzył. A może potrzask użyjemy? To nie byłoby głupie, może mi się nawet uda. Spróbujemy zrobić to. Ale już nic więcej nie zrobię. W ogóle mnie to bawi, że mogę zatrzymać sobie, otworzyć menu, co nie? Wypolerować miecz osełką czy czymś, czy albo jakiś olej nałożyć, ale nie mogę wypić eliksiru. Takie to jest, po prostu tak mnie dobija ta mechanika, że to jest... Pff,
To jest cudowne. Dobra, przeciwko insektoidom. Jeszcze te życie, gdyby było trochę lepsze. Na razie mam w zasięgu wzroku tego brzydala. Chyba się tłuką. Chyba już nie. Chodź tu! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jezu, jak mi się to uda. Jak mi się to... Wątpię, czy mi się to uda. Ona po prostu mnie pewnie strzeli w którymś momencie i będzie po robocie. Ale warto próbować takich dziwnych rzeczy. Uciekaj! O Jezu, znowu Ardem nie trafiłem. No właśnie, właśnie, za mocno tego analoga naciskam. Chodź tu. Nie bij. O, praise the Lord! Udało się, ja pierdacze nie wierzę w to po prostu, co ja tu zrobiłem. O, złoto i diamenty normalnie, wow. Ja nie mam pojęcia, jak to się udało. Nie mam bladego pojęcia, jak ja to zrobiłem. 10 minut walki. Około. Ja pierdziele, toż to po prostu jest... O! Zębów nie dostałem, ale mam teraz ten na insektoidy. Teraz tak, ja bym chciał medytację. Alchemię. Zrobić sobie muszę jaskółkę. W sumie to z 5, czemu nie? Czy ja jeszcze chcę coś to... Chcę jeszcze coś zrobić? Chyba nie na razie. I wypiję od razu sobie jaskółę. No, wypijemy jaskółę od razu. Muszę zacząć korzystać z tych dopalaczy, bo to jest po prostu potrzebne. W ogóle, Geralt, czemu wyrzucasz te butelki? Mogłyby ci się jeszcze przydać. No dobra, co ja tam się znam? Ja się nie znam, prawda? Nie, dobra. Co jeszcze mamy do zebrania tutaj? Coś tu gdzieś widziałem. A, embrion Enryagi, no dobra. Tutaj tak samo. Jakiś tojad jeszcze jest do zebrania. Nekera rzeczy, dobra. I teraz wydaje mi się, że jak jestem taki dopakowany, to raczej mogę już ruszać na wszystko. Już teraz to mnie nic nie ruszy. Tym bardziej neker. No bądźmy poważni. Już mogę z jego zebrać, dziękuję. Szpony, oczy, zęby, dobra. Czy coś jeszcze tutaj jest, co chce mojej śmierci? Oczywiście ja zapewnię temu czemuś śmierć w bardzo szybki sposób. I w bardzo wyrachowany. Jeśli tylko to coś mi pozwoli się znaleźć i zabić. Najpierw to ja muszę wiedzieć, gdzie te Enryagi jeszcze są, bo póki co to tak jakby nie widzę. Muszę się teraz przyglądać dosyć konkretnie. Tu powinny być topielce. Tam jest jaskinia w ogóle. I teraz tak, czy to była ta jaskinia, do której mogę wchodzić? Chyba tak, to była ta jaskinia taka jeszcze w miarę. Przy okazji cieniokos to odszukamy, nie? Mam nadzieję, że to jest ta jaskinia, gdzie nie jest trudno. Zaraz się przekonamy w sumie. Na razie coś medalion wiedźmiński. Nekery słyszę. Słyszałem przynajmniej nekery. No i są i nekery, prawda? Zaraza. Dobra. Ajajajaj, z tej strony. Na razie oni mnie aż tak nie siekają, ale uwierzcie mi, że jak ich jest sporo więcej, to naprawdę jest ciężko wyżyć z nimi. W sensie bardzo ciężko jest unikać ich ataków. Ten neker tutaj to pada tak na 3 strzały, nie? Ale to się tylko wydaje, że one są takie słabe. Jak ich jest więcej, to naprawdę jest... O, zobaczcie, ile on mi teraz obrażeń zdjął. Teraz sobie wyobraźcie, że takich jest wokół mnie 3 albo 4. No to już... Macie mniej więcej podsumowanie, jak może wyglądać walka, gdy tych dziadostw jest więcej. One po prostu są silne, bo jak są w kupie, jak są w pojedynkę, naprawdę są banalne do zabicia. Zresztą jak widać na załączonym obrazku, prawda?
shit, jeszcze ten. To jest o tyle wnerwiający typ przeciwnika, że one są słabe, ale wyłażą i cię gonią. Po prostu cię zaczynają gonić, szmaciarze. O właśnie. O właśnie o to chodzi. Ich jest dużo i przez to właśnie mają przewagę nade mną, bo ja jestem sam, jak widać. Dobra, czy coś tu jeszcze po tej stronie jest? To jest taki trochę do dupy miejsce, jeśli chodzi o obronę, bo muszę patrzeć na dwie strony jednocześnie. Ten na dwa strzały strzedł. I nie wiem, czy to są trupojady te nekery? Chyba to są trupojady. Więc jakbym chciał tak na dobrą sprawę się dobrze przygotować do walki z nimi, to musiałbym olej przeciwko trupojadom wziąć. Dobra, wszyscy? Czy już możemy iść dalej? Bo naprawdę mnie trochę mierzi już łażenie po tych jaskiniach i walenie nekerów po ryjach. Jakby nie było, no ja walkę lubię, ale ta walka to jest trochę taka upierdliwa, bym powiedział. Dobra, chyba wszystko. Wiem, że jeszcze w tamtej części jaskini zostawiłem jakieś szczątki nekerów, ale trudno. A, tu jest. Gin. Odpalmy, tutaj coś jest. A co to za koleś? Inkrustowany srebrny medalion Oreny. 53 Oreny, no to nieźle. Mamy oczy, zęby Nekera, niestety bezużyteczne trochę one są. W sensie... To nie jest jakiś turbo fajny, turbo przydatny składnik alchemiczny, po prostu jest. Czasami się przydaje, czasami nie, najczęściej nie. Bardziej się właśnie rzeczy z Enriak przydają, to bardziej takie... wygodne, bym powiedział, rzeczy można z nich zebrać do jakiegoś craftingu, czy do jakichś właśnie czy do właśnie alchemii, to miałem powiedzieć. Dobra, mamy jakoś tutaj jakieś wzmocnienie kolcze, bardzo chętnie przytulę. Jeszcze nie wiem, czy będę na tą zbroję nakładał, bo ta zbroja chociaż jest dosyć dobra, no więc mógłbym się połasić. O, pożeracz zwłok. Z tego co pamiętam, on był troszeczkę silniejszy. Troszeczkę, a on dodatkowo jeszcze właśnie wybucha jak umiera. To trzeba... Oczy trupojada, skóra trupojada, zęby trupojada, krew trupojada, no to fajnie. Mamy cieniokost. Czyli mamy już podstawę do eliksiru. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Teraz tak, wyobraźcie sobie, że obok tego pożeracza zwłok jest tych nekerów tak trochę. No to mniej więcej dlatego walki z nekerami są trudne. Bo albo stanowią support dla jakiegoś innego potwora, albo po prostu jest ich dużo samych w sobie, więc ciężko się od nich w ogóle opędzić. Wydaje mi się, że całą tą jaskinię żeśmy już spenetrowali. Raczej wszystkie nekery już są wybite, więc chyba to wszystko. No to, jeśli daliśmy sobie radę w tej jaskini, to tak teraz się zastanawiam, czy by nie było dobrym pomysłem pójść do tej jaskini drugiej. Tej, co tam strażnicy przy niej stoją, nie? To tam, Czokobi do ciebie, Wiedźminie, czy coś takiego, jak mówili tam. No to jest ta druga jaskinia do zbadania, w tym akcie. I autentycznie się zastanawiam na tym, czy by tam teraz nie iść, bo skoro tak dobrze sobie poradziliśmy z oczyszczeniem tutaj miejsca, to być może dam radę sobie też i tam. Może to już jest mniej więcej ten etap w tym akcie, że już będę raczej w stanie zabijać wszystko, co się rusza. Muszę się skupić, bo ci też potrafią obleść po prostu cię i... Mówię, słabi przeciwnicy właśnie w tym są... w tym jest ich trudność, jeśli chodzi o słabych przeciwników, że często się pojawiają po prostu w grupach. Często się pojawiają w grupach, jeśli chcesz na przykład zabić jednego, to wyskoczy na ciebie pięciu innych, prawda? I to jest w nich w sumie najgorsze. We wszystkich tych słabych przeciwnikach. Że właśnie bardzo często występują z tymi mocniejszymi, wtedy jest gnój. Dobra, miejsce mocy, regeneracja, bardzo fajnie. Podoba mi się to.
Wyciągniemy oczywiście mieczydło w razie czego. Cholera wie, co mnie tu może czekać. W tym miejscu to chyba niewiele. Aczkolwiek możemy sobie jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. Nie wiem, czy tu przypadkiem się nie idzie do misji. Ale bodajże dopiero potem. W sumie możemy sprawdzić. Chyba tak, bo tam są jakieś zabudowania z tego, co widzę po mapie. Ale dobra, możemy to zbadać i zobaczyć, czy coś tu jest. Przy okazji, zrujnowana łaźnia. Coś tutaj jest poza questem? Chyba nie. Chyba raczej nie widzę, żeby coś tu było. Raczej nie. To są róże pamięci. Nie, nie, nie. Nic tu nie ma specjalnego. Tylko można składniki alchemiczne zebrać. Dobra, no to ewakuujemy się stąd w takim razie. Ano tak, bo tutaj jeszcze. Dobra. Pozwólcie, że nie będę tutaj na razie szedł. Z tym jest związana misja główna, więc... nie będę tutaj szedł, bo to jest... No. Po prostu. Po prostu w ten sposób. Teraz musimy znaleźć jeszcze jakieś nekerzyska do rozwalenia. Po prostu muszę ich gniazda znaleźć. No i muszę znaleźć jeszcze drugą część gniazd... gniazd Enriag. Zaraz zobaczymy. Zlecenie na Enriagi. Kokony Enriag, zabij królowe. Królowe są bodajże dwie. Zlecenie na nekery. Zniszcz wszystkie wejścia do tuneli. Aha, zniszczyłem dopiero jeden, a trzeba cztery łącznie. Dobra, jedno wejście do tunelu wiem, gdzie jest, ale pozostałe dwa niestety są dla mnie zagadką. Nie pamiętam, gdzie są, więc może być delikatny problem ze znalezieniem ich. Będę musiał po prostu pochodzić po mapie i ich poszukać. Najzwyczajniej w świecie. Oho. Ołtarz Vejopatisa. Z czym my mamy właśnie tutaj... Neker. Dobra, jest neker, nekery wojownicy. Czyli gdzieś tu muszą mieć gniazdo. Tutaj. Najpierw muszę ich wybić. Dobra, wszystko? Chciałbym już wy... Nie, to jeszcze nie jest wszystko. Muszę jeszcze z 15 nekerów zabić, żeby w ogóle podejść do tego gniazda. Shall we? Dobra. Drugie gniazdo rozwalone. Okej. Fajnie. Ciekawe, czy by mi obrażenia zadała, jakbym był zbyt blisko. To jest ciekawe. Takie interesujące. Dobra, to zrozbroimy i teraz tak, tam jeszcze coś jest. Kuźwa, jeszcze dwa gniazda. Okej, to była pułapka. Myślałem, że to po prostu szczątki nekerów są. Wow. No to fart teraz w tym momencie. Ja tutaj nie chodziłem, więc bardzo duża jest szansa, że po prostu... O! Dzień dobry. Fuck, nie chcę jej uzbroić. Rozbrój ją. I podnieś. Sprzedamy to. Czy to jest jakieś... Czy to jest jakieś bimbrownia, czy coś takiego? Okej. Nie pamiętam też i tej lokacji. Chyba nie łaziłem jakoś specjalnie po tym... Po lesie w tym akcie. Bo tak jak patrzę, to... To jest ten Vejopatis, czy co to jest? Co to za leśny skrzat? Mogę tu przejść? Chyba tędy można... Tak, tutaj można przejść do trolla. Ale nie jest nam to w żaden sposób potrzebne. Tak, tu jest niewidzialna ściana, dobra. No to wracamy się w takim razie. Przejdźmy może tędy, jeśli jest możliwość. Jest możliwość, czy nie? A, da się. Super. I trzeba znaleźć dwa kolejne gniazda. No, a w zasadzie to jedno gniazdo. Bo jedno wiem, gdzie jest. Ja je po prostu ominąłem. W pewnym miejscu. Tędy nie chcę iść. Nie chcę iść do trolla. Nie mam po co. Naprawdę nie mam po co w tej chwili iść do trolla, bo po co? Już zrobiony jest quest z nim, więc w zasadzie... O, coś widziałem. No właśnie. Super, jeszcze tam mamy. No spoko, dostałem doładowanie na znak, którego i tak nie używam. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Jest już chyba najwyższy czas z tego, co widzę. W następnym odcinku poszukamy jeszcze tych gniazd nekerów i pewnie
tych komórek Enriak. Postaram się je znaleźć i załatwić te dwa questy. Coś słyszę. Zaraza. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.